Cześć, witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym krótkim filmie instruktażowym. Dzisiaj będzie o węzłach czarownic, dlatego że to jest taki dosyć częsty temat poruszany czy z ciekawości, czy gdzieś usłyszycie nazwę. Nazwa jest taka nośna. Chodzi to bardzo często w ogóle w magii ludowej, w magii też wyższej. Wiele rzeczy magicznych wiąże się z zaplataniem, plecieniem i wiązaniem. I stąd pochodzi drabina czarownic, węzły czarownic. One będą, w zasadzie już są wrzucone na sklep jako węzeł bogactwa, ale węzeł bogactwa mamy tutaj po prostu dedykowany i konsekrowany talizman, który, tak jak mówiłam, można sobie również zakupić jako artefakt feng shui i powiesić w odpowiednim kącie mieszkania. Ale ja chciałam o takiej jeszcze bardziej poważnej sprawie, dlatego że węzły czarownic służą do wielu rzeczy. Przede wszystkim drabina czarownic, węzły czarownic służą do ochrony, czy to jest ochrona osobista, czy to jest ochrona, która chroni domowników miejsca, w których te węzły czarownic wiszą. Witam na czacie Beatkę. Są to węzły wyplatane ręcznie przez czarownicę właśnie. I ja Wam zawsze powtarzam, daję Wam mnóstwo wiedzy na kanale czy na stronach facebookowych, którą możecie wykorzystać sami, ale jeżeli chcecie, żebym ja coś zrobiła, to ja również takie węzły czarownic tutaj dziabać, wiązać i zaklinać będę. Wiąże się te węzły z odpowiednim zaklęciem. W tym momencie mamy przygotowane już zamówienie dla konkretnych osób i dlatego postanowiłam wykorzystać ten moment, by pokazać Wam, jak mniej więcej wyglądają te węzły czarownic u nas. Mamy pierwszy, który będzie wędrował za granicę i będzie chronił, nie chcę powiedzieć jakie miejsce, ale w każdym razie jest to miejsce publiczne. 9 węzłów, zaraz Wam powiem dlaczego. Mamy drugi dla osoby, która również taki węzeł czarownic na konkretną rzecz zamówiła. I mam tutaj przy sobie, dlatego kiedy mogę, to Wam właśnie pokazuję, trzeci, który też będzie dedykowany na ochronę. One są różne, dlatego że tak jak są różne potrzeby osób, różne rzeczy, które mamy do wykorzystania w domu, Wy możecie też wziąć wstążki, możecie wziąć sznurki, możecie wziąć niteczki i zrobić sobie również taki węzeł ochronny, tak jak się robi różnego rodzaju ochronne rzeczy, albo zamówić tutaj u nas w sklepie Pentagram, także to na pewno tak. Ale co Wam chciałam powiedzieć? Są różne zaklęcia do tych węzłów czarownic i najczęściej w momencie, kiedy ja zaczynałam robić te węzły czarownic, to te zaklęcia były po angielsku. Ja sobie te zaklęcia przetłumaczyłam, dlatego że ja lubię jednak zaklinać w ojczystym języku, który rozumiem i z którym jestem jak gdyby zakorzeniona. Po to przyszłam tutaj na ten świat, w tym miejscu, w którym jestem, żeby właśnie używać polskich słów. Zwyczajnie tak. Oczywiście taki węzeł rytualny robi się od razu z intencją ochrony, obrony bądź spełnienia magicznego życzenia i są na to dwa różne zaklęcia. Jedno jest ochronne, którego mam jedną wersję, a drugie jest spełniające życzenie, którego mam dwie wersje. I chciałam Wam właśnie te wersje zaklęciowe powiedzieć. Słuchajcie, pierwsze zaklęcie, które ma spełniać życzenia i my wiążąc każdy węzeł, mówimy jak gdyby jeden wers tego zaklęcia. I pierwsze, oczywiście skupiamy się, zapalamy świecę, robimy to wszystko chociażby przy świecy, ja to nazywam ołtarzowej, czyli przy takiej świecy, która towarzyszy naszym magicznym działaniom. To magiczne działania to nie musi być otwieranie kręgu, to nie musi być wzywanie żywiołów, to jest ten moment zapalenia świecy ołtarzowej, gdzie już energie wiedzą, że będzie czyniło się coś magicznego. I oczywiście to nie musi być pełen rytuał. I węzły robi się na przykład nie przy pełnym rytuale. Można, bo można otwierać i zamykać krąg. Otóż pierwsze zaklęcie spełniające życzenie, jak brzmi. Najpierw oczywiście siadamy, wybieramy kolory nitek, ta świeca ołtarzowa tutaj płonie. To wszystko ma nastrój i intencje i bardzo mocno skupiamy się na tej intencji, którą chcemy włożyć w ten węzeł.
po całym zaklęciu, po całym rytuale, bo można to nazwać rytuałem, ten węzeł będzie symbolem spełnienia naszego życzenia. Czyli musimy najpierw dokładnie je umieścić w głowie. I potem wiążąc każdy kolejny węzeł, mówimy. Pierwsza wersja. Ja tutaj już Wam pokazuję sekundę, ale mam tutaj taką moją podręczną księgę cieni, którą zabieram ze sobą z takimi najważniejszymi zaklęciami. Węzeł pierwszy, początek czarów nastaje. Węzeł drugi, magia prawdą się staje. Węzeł trzeci, wszystko jest, jak jest. Węzeł czwarty, mocy pełna treść. Węzeł piąty, wolę moją objawia. Węzeł szósty, złe zaklęcia naprawia. Węzeł siódmy, już ziarno zasiewa. Węzeł ósmy, los w mych rękach dojrzewa. I na koniec, najważniejsza rzecz. Węzeł dziewiąty, stało się i jest. Piękne zaklęcie. Ja Wam oczywiście dzielę się nim. Wiecie, że mam taki charakter, dzielę się wieloma rzeczami. Nie wszystkim, bo nie można, ale dużą częścią. Gdybyście gdzieś wykorzystywali to zaklęcie, tłumaczenie moje. Tak po prostu. Druga wersja tego zaklęcia. Niech znajdę w mojej księdze cieni. Też przechodzi pięknie przez 9 węzłów. Pierwszy mieliśmy początek czarów. Drugie staje się prawdą. Trzecie wszystko trzyma na równi. Czwarte pełne mocy. Piąte mówi o woli. Szóste, o naprawie złego zaklęcia, gdybyśmy coś źle pomyśleli, żeby było dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo. Siódme, zasiewa ziarno. Ósme, los w mych rękach, tak, czyli nasze działanie. I dziewiąte, i na koniec najważniejsza rzecz, węzeł dziewiąty, stało się i jest. Podobnie jest skonstruowane drugie, tylko z innymi rymami. Również ja to, przepraszam, przetłumaczyłam. Węzeł pierwszy czar rozpoczyna. Węzeł drugi. Magia dziać się zaczyna. Węzeł trzeci. Jako chce, tako się dzieje. Węzeł czwarty. Moc wzrasta, tężeje. Węzeł piąty. Wola ma się staje. Węzeł szósty. Przeszkodom naprawę daje. Węzeł siódmy. I pokłos zasiany. Węzeł ósmy. Los w me ręce dany. Węzeł dziewiąty. Przez moc wszechświata i me działanie. To moja wola. Niech tak się stanie. Czyli mamy dwa zaklęcia na marzenie, życzenie, zapętlenie życzenia w ten wiedźmiński węzeł, drabinę czarownic, węzeł wiedź. I tak jak Wam mówiłam, te mam już gotowe, zaklęte, przygotowane do wysyłek. Także tak to będzie wyglądać jeszcze, dlatego mówię, robię ten filmik, robimy zdjęcia. I teraz też bardzo ciekawa rzecz, dlatego że oczywiście jest typowo węzeł ochronny. Można nosić przy sobie, można nosić przy torebce, można powiesić w domu przy drzwiach. I zaklęcie do tego węzła. Przy pierwszym węźle stawiam żelazną mocną zbroję. Przy drugim miecz ognisty zamyka me podwoje. Przy trzecim metal sztaby ochroną mi będzie. Przy czwartym psy obronne wypuszczone wszędzie. Przy piątym palisada, przy szóstym mur wysoki. Przy siódmym tarcza obronna odczyni złe uroki. Przy ósmym tygrys mocny strzeże mego wejścia. Dziewiąty anioła stróża stawia u obejścia. Tutaj Agata na czacie mówi, ja zaraz do podręcznej księgi pójdzie. Każda powinna mieć podręczną, bo przecież wielkiego grimoara nikt nie będzie ze sobą targał. A szczególnie 15 wielkich grimoarów, które zalegają u mnie na półce i są pełne cudownej wiedzy. Tak, ja mam podręczną księgę cieni, notes z TK Maxa do najważniejszych zaklęć, gdzie od takich szeptuchowskich po właśnie ochronne. Dokładnie tak. Także ja mam nadzieję, że Wam się spodobały te zaklęcia, które możecie wykorzystać, zawsze daje dwie opcje. Ktoś, kto ma w sobie chęci, może robić sobie te rzeczy, które ja Wam tu podaję. Są one bezpieczne. Zaklęcia macie na tacy. Jeżeli tylko wykorzystujecie, wstawiacie gdzieś na strony. Tutaj to nie jest, ja nie stworzyłam tego zaklęcia. Ja je przetłumaczyłam. Zrymowałam i myślę, że brzmi świetnie. Jedno, drugie i trzecie.
To na pewno. A oprócz tego, oczywiście, jeżeli nie czujecie się na siłach, bo uwielbiacie magię, ale tego nie robicie, to tak jak ja uwielbiam malować, ale nie namaluję obrazów, specjalista, voilà, jestem i właśnie takie węzły pojawią się dedykowane dla konkretnych osób, nie takie, bo każdy będzie inny, to jest tylko przykład, pojawią się na stanie naszego sklepu Pentagram JW, Joanna Wiśniewska. Po prostu tak, czyli pełne imię, pełne nazwisko, pełna nazwa firmy i nasz sklep. Także, także tak to będzie wyglądało. Macie zaklęcia? Wiecie, na co to działa? Na spełnienie życzenia. Drugi, ten węzeł, drabina czarownic, na totalną ochronę. Można również te węzły wykorzystać w ten sposób, że jeżeli zrobicie sobie sznur ochronny, którym otoczycie krąg, bądź zawiążecie sobie na talii, jeżeli idziecie w miejsca, które są negatywne energetycznie, również możecie wykorzystać zaklęcie dziewięciu węzłów. Ja na przykład na tej bransoletce, która jest z naszego zlotu jednorożców, takie bransoletki też będą, to znaczy ładniejsze, będą dostępne u nas w sklepie, ale wszystko po kolei, zawiązałam dziewięć węzłów. Właśnie, znaczy ktoś mi zawiązywał, a ja komuś. Robiliśmy to sobie nawzajem. Bardzo życzliwa zresztą osoba, Odil, pozdrawiam. Dziewięć węzłów właśnie z tym pięknym, ochronnym zaklęciem. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście łapki w górę, lajki. Za moment ten film ukaże się wszędzie. Będzie go można odsłuchać, będzie do wykorzystania. Także super. A Agata jeszcze mówi, połowa zaklęć i porad w moim grimoirze, to przepraszam, że tak bezpośrednio logo hrabiny Wiśniewskiej ma. A propos właśnie loga, pentagram z naszego sklepu, zrobiony przez życzliwego jednorożca. No stał się logo, nazwa firmy jest pentagram, więc logo jest pentagramem. Możecie, jeszcze zrobię pieczątkę właśnie okrągłą, bo musi to wyglądać, wiecie, na stare. Wszyscy mają takie te pieczątki, no zwykłe, no jak firmówki. No firmówkę też mam, bo muszę tam w banku stemplować, ale myślę, że pentagram Joanna Wiśniewska na okrągłym, retro, vintage, po prostu w moim staro cerkiewno-słowiańskim stylu. Także tak, pozdrawiam Was serdecznie, wykorzystujcie zaklęcia. Jeżeli chcecie, zamawiajcie węzły. Także ma opcję dla wszystkich. I do zobaczenia w kolejnych live'ach. Pa, pa!